W kolejne dni od zmartwychwstania Chrystusa wyczytujemy z kolejnych tekstów, co nam dało, co stało się przez zmartwychwstanie Chrystusa. Dziś w ósmy dzień Dnia Miłosierdzia także mamy właśnie miłosierdzie. Miłosierdzie jako owoc zmartwychwstania, jako no właśnie owoc zmartwychwstania. Jeżeli zajrzymy do dzisiejszej Ewangelii, słyszymy, jak Jezus mówi do uczniów: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jezus nie mógł dać Ducha Świętego, dopóki nie został uwielbiony, tak mówi święty Jan. To uwielbienie to zmartwychwstanie. Jezus zapowiadał w Ewangelii dar sakramentu pokuty, ale bez Ducha Świętego nie mogli apostołowie szafować tym miłosierdziem Bożym. Dopiero po zmartwychwstaniu ósmego dnia słyszą: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie, są tym odpuszczone grzechy. Kiedy różnego rodzaju trudności piętrzyły się w związku z tym świętem miłosierdzia Bożego, wybitny dogmaty krakowski, ksiądz profesor Różycki, z ciekawości zaczął sprawdzać to, co było powiedziane przez Pana Jezusa siostrze Faustynie, i był ciekaw, czy Ewangelia, która przypada właśnie w tą drugą niedzielę wielkanocną, czy będzie jakoś pasowało do tego święta, które Pan Jezus jakoś życzył sobie przez siostrę Faustynę. I był bardzo zaskoczony, że właśnie ta Ewangelia tak dobrze odpowiada temu orędziu tego święta. Tak samo oracja, która normalnie była w tej liturgii jeszcze przedsoborowej, także i która pozostała także po zmianach soborowych, także dobrze wpisuje się w charakter tego święta, które obchodzimy. To jest miłosierdzie duchowe, możemy powiedzieć. Natomiast pierwsze czytanie mówi o miłosierdziu materialnym, które także jest owocem zmartwychwstania Jezusa. Oto czytamy, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. I dalej, nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak jak Jezus w swoim nauczaniu i gromadzeniu uczniów pociągał za sobą wyznawców, uczniów, jedni z nich pozostawali w swoich domach, zarabiali, pracowali, dzielili się z tym, co potrzebowali właśnie uczniowie Jezusa, czy też właśnie potrzebujący. Tak też po zesłaniu Ducha Świętego, po zmartwychwstaniu Jezusa, Kościół żyje w taki sam sposób. Są tacy, którzy żyją dalej w swoich rodzinach, pracują. Niektórzy sprzedają swoje majątki dobrowolnie, bo chcą zaspokoić potrzeby tych, którzy mają się źle. Na pewno właśnie to jest miłosierdzie Boże okazywane człowiekowi, a człowiek w miarę swoich środków także okazuje miłosierdzie materialne wobec innych. Widzimy no później także, bo właśnie to miłosierdzie okazywane przez człowieka zawodzi w pewnym momencie, kiedy to część wdów, które należą do helenistów, jak mówimy, nie dostało odpowiedniego wsparcia ze strony tych, którzy mieli to uczynić. Póki co to zmartwychwstanie działa w ten sposób na Kościół, że ta wspólnota, czy poczucie wspólnego posiadania wszystkiego, wyraża się także w okazywaniu miłosierdzia materialnego tym, którzy potrzebują go.
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech